Cześć, cześć, cześć. Zdaje się, że już prowadzę audycję na żywo, czyli kawę z wróżką, na którą serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że już o mnie nie zapomnieliście. Poczekajcie, jeszcze tylko załatwię sobie świecę. Co się okazuje, nawet będzie proste, bo mam. Ponieważ świeca nam się przyda. Tak już jest. Będzie tu stała. O! Witam tych, którzy dołączają. Na kawie, na kawie. Słuchajcie, energetyka tygodnia w krótkiej formie, żeby wiedzieć, co nam się będzie działo. Krótka forma, ponieważ iż na jedną kartę. Ale energetyka ma to do siebie, że jedna karta również pokazuje, jakiż dzień może być w energiach dla wszystkich. My gdzieś tam jesteśmy pod władztwem planet albo innych rzeczy, więc tak to wygląda. Dobrze, słuchajcie, potasuję sobie karty. Poczekam, aż się odnajdziecie. Dobra, i będziemy działać od poniedziałku, czyli od dzisiaj. Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień w znaku ryb. Wczorajsza pełnia była w wodniku, natomiast księżyc przechodził do znaku ryb. Więc od poniedziałku wszelkie rzeczy, które chcecie. To jest jeszcze dzień okołopełniowy, więc można pewne rzeczy wzmacniać. I tutaj w poniedziałek faktycznie można powzmacniać sprawy dotyczące rodziny, sprawy dotyczące emocji, sprawy dotyczące uczuć. Potem już księżyca zacznie maleć od wtorku. Teraz jeszcze w magii ten dzień okołopełniowy można by było wykorzystać. No i zobaczymy, jak przedstawi nam się poniedziałek. Ósemka mieczy. Dużo załatwiania spraw telefonicznie, dużo załatwiania spraw internetowo. Wszelkie rzeczy, które możemy się dowiedzieć, ogarnąć, właśnie w tej formie będą najlepiej robione, niekoniecznie oko w oko, ale właśnie internetowo. Jest to również karta myślokształtów. Gdzieś tutaj w głowie mogą się rodzić różnego rodzaju pomysły, niekoniecznie dobre na swój własny i cudowny temat, dlatego trzeba się ogarnąć i od tego poniedziałku ruszyć z kopyta. Możemy mieć właśnie trudności z porozumieniem takim face to face, natomiast porozumienie internetowo-telefoniczne, wysłanie wiadomości pisemnej w jakiejkolwiek formie, bo formy w tych czasach mamy różne, będzie zacne i pozytywne. I na dzisiejszy dzień nierozłączki. Harmonia męskiego i żeńskiego. Szczęście rodzinne, powodzenie. Zharmonizuj aspekt żeński i męski tak, by w pełni realizować swój potencjał. Także bardzo ładnie to wygląda. Będziemy starać się w pełni realizować potencjały, ponieważ w nas i pierwiastek męski, i pierwiastek żeński tkwi. I tak naprawdę możemy sobie tutaj w cudowny sposób działać. Ja patrzę, że ja Was mam na kamerze lekko nieprzytartych, tylko Ja tak właśnie myślałam. nie mam śmatki do przytarcia. Słuchajcie, No bo nie mamy śmatki. Tam jest. przetrę Was kawałkiem woreczka. I od razu lepiej. Jak ost? Dobry woreczek nie jest zły. Słuchajcie, zawsze przed każdym zdjęciem przecierajcie obiektywy. Obiektywnie działa. Dobra, a lecimy, słuchajcie, do wtorku. Paś monet, mała fortuna tarotowa, czyli mogą pojawić się jakieś dodatkowe finanse, dodatkowe propozycje, dodatkowe możliwości, szczególnie w aspekcie zawodowym albo w aspekcie gruntowania swojej rzeczywistości materialnej, czyli na przykład mieszkania, domu albo innych ważnych rzeczy. Bardzo taka solidna, mocna, fajna wtorkowa energia. Wtorek jest dniem marsowym. Ten dzień marsowy najczęściej daje nam takiego powera, kopa do możliwości do działania. I tutaj faktycznie w małych formach, małymi łyżeczkami wtorkowo możemy bardzo dużo uzyskać. I kukułka, pożegnanie programów rodowych, inicjacja, śmierć i narodziny. Pora pożegnać to, co nie służy, aby narodzić się do nowego. Słuchajcie, no wtorek jest pierwszym dniem, jeżeli chodzi o ubywanie księżyca,
Więc jeżeli zajmiemy się swoimi programami rodowymi, i to naprawdę nie muszą być ogromne rytuały, jakieś ogromniaste rzeczy, tylko wystarczy, że intencyjnie chociażby zapalimy świecę, by spaliła to, co złe i to, co nam teraz przeszkadza, to może się okazać, że w bardzo ładny sposób to będzie funkcjonowało. Mówicie, że bluza Moro świetnie. Bluza Moro świetnie wygląda, świetnie, ale żeby nie było, ale żeby nie było, jeszcze są spodenki Moro. Taka jestem dzisiaj. Żołnierka. Morowa dziewczyna. Normalnie morowa. Także słuchajcie, kaptur jest, wszystko jest. Było, nie było. Było, nie było, nowe. Trzeba się nachodzić, zimno się zrobiło. Ile mam? 18 stopni. I mi tu napisało nadchodzący deszcz. Nadchodzący, jasne. Jakby go nie było. Także tak. Dobra, lecimy, słuchajcie, do środy. Lecimy do środy i w środę mamy egzaminy. Ludzie będą patrzeć nam na ręce, ludzie będą oceniać naszą pracę, działania, słowa. Natomiast my staniemy na wysokości zadania i okaże się, że zdajemy ten egzamin śpiewająco. Może być lekko nerwowo, ale mimo liczności przeciwieństw, przeciwników, to my tutaj jesteśmy na górce i my tutaj w piękny i literalny sposób pokonujemy trudności. Także tu wygląda naprawdę bardzo dobrze. Środa jest dniem intelektu, środa jest dniem Merkurego, więc wszelkie działania, które wymyślimy, mogą świetnie nam funkcjonować, jeżeli chodzi o umowy, podpisywanie papierów, właśnie egzaminy, działania intelektualne, także środa wygląda bardzo fajnie. I lalka Dola. Zmiana losu, przeznaczenie, podróż. Wykonaj odważny krok w celu poznania i zrealizowania swojego przeznaczenia. Nie ma to tamto, trzeba po prostu odważyć się. Ja zawsze Wam powtarzam, że najgorszą naszą przeszkodą i najgorszym naszym wrogiem jesteśmy czasem my sami w momencie, kiedy wchodzimy w lęki, bo się boimy. A kiedy się boimy? Kiedy nam nad czymś zależy? A kiedy nam zależy? Kiedy to jest ważne? A kiedy jest ważne? Kiedy jest właściwe? Najczęściej. Więc jeżeli pozbywamy się lęków, to wkraczamy do większych możliwości. I to jest takie trochę na zasadzie jednorożca karty głupca i idę i wyląduję dobrze. Także czasem warto. I teraz tak, wtorek księżyc jest jeszcze w znaku ryb i przechodzi do barana, ale już środa jest barania, więc tak naprawdę wszelkie intensywności, wszelkie możliwości, wszelkie szybkości będą bardzo dobrze realizowane również magicznie, więc jak chcemy coś przyspieszyć, to przyspieszajmy to w środę. A propos barana, na kanale pojawił się pierwszy z cyklu film Baran na nowy rok numerologiczny, horoskop. Po prostu będę się starała codziennie wrzucić jeden, tak żeby pięknie zafunkcjonował cały horoskop nam dla siebie, dla ascendentu, dla bliskich. Pamiętajcie, że możecie udostępniać, kopiować link. Także tutaj myślę, nie będzie problemu. Czwartek również jest, słuchajcie, barani, więc jeszcze w intensywności wszelakiej, może być lekko nerwowy, ale czwartek jako dzień jowiszowy również powiększa pewne rzeczy, a co będzie powiększał? Stagnację i odpoczynek. Słuchajcie, mała śmierć tarotowa, czwórka mieczy, tak ją się nazywa, ona nie daje może tak jak śmierć transformacji i zmian, ale na pewno daje zatrzymanie. Kiedy my się zatrzymujemy, kiedy my się zastanawiamy, jak ktoś odchodzi, właśnie ta śmierć, tak? Natomiast tutaj zatrzymajmy się nad swoim odpoczynkiem, nad swoim zdrowiem, nad swoimi możliwościami. Tu możemy właśnie ten odpoczynek powiększyć. To może być dłużej, to może być bardziej niż zazwyczaj. I ten czwartek, on nie będzie intensywny, tylko będzie właśnie w takim odpoczynku, analizie, oddechu. Nie dlatego, że będzie spokojniej, tylko dlatego, że my się musimy wyciszyć i zastanowić nad dalszymi postępowaniami naszymi. Tutaj pytacie, czy będzie premium na nowy rok. Na pewno będzie od 1 września premium na Mabon, czyli co zasiejesz, to zbierzesz. Być może zastanowię się nad premiumem na nowy rok, ale to jest bez sensu, bo słuchaj, nie, premium na nowy rok jest bez sensu, dlatego że w momencie, kiedy Wy zapytacie za te 7 zł, co mnie czeka w nowym roku, ja i tak postawię te 9 kart. I to będą 3 aspekty: zdrowotne, energetyczne,
finansowy i emocjonalny. I to obejmie po prostu rok. Więc ja myślę, że akurat premium na nowy rok jest bez sensu. Premium na Mabon nie jest, bo jest inny. No i czwartkowo, niedola. Uwolnienie, transformacja, zrozumienie lekcji. Czyli tutaj energie podpierają tę czwórkę mieczy. Jak gdyby było, nie było. Pora, by zrozumieć lekcje płynące z doświadczeń przeszłości. Czyli to jest najwyższy czas na to, żeby się zatrzymać i przemyśleć. I to jest znowu to, co mówię. Pewne cykle w życiu się zdarzają. Pewne przyczyny rodzą te same skutki. Więc jeżeli, nie wiem, wchodzimy w relacje, które są dla nas negatywne, to zastanówmy się, dlaczego wybieramy takie osoby, co nas w tych osobach pociąga. I zróbmy coś całkiem odwrotnego, coś całkiem innego i może to się sprawdzi. I to nie mówię, że to musi być w czwartek, ale tak w ogóle życiowo powinno. Piątek. Piątek mamy, już księżyc przechodzi do znaku byka, więc tańce, hulanki, swawole, dobrobyt, czerpanie. Byk jest taki, wiecie, uziemiony, byk jest taki, gdzie można i na dobrobyt pracować. No piątek, dzień Wenus, czyli tak naprawdę Wenus dobrze czuje się w byku. Miłość, dobrobyt, piękno. O, tutaj pięknie to wygląda. No i rycerz pucharów nam potwierdza. Bylebyśmy się wszyscy w piątek nie schlali za mocno, bo rycerz pucharów potrafi. Ale jednocześnie jest to bardzo fajna karta dotycząca sympatycznych kontaktów międzyludzkich, co na piątek jest bardzo właściwe, bo piątek jest dniem wenusowym, Wenus, dniem Wenus. I lala, trawienica, czyli, Boże, trawnica, czyli zielarka. Uzdrowienie, moc natury, płodność. Naucz się odbierać znaki i przesłania, jakie ma dla Ciebie Matka Ziemia. I wiecie, co możemy sobie zrobić w piątek? Dywinację. Na przykład, jeżeli w ciągu, nie wiem, 3 minut jadąc autobusem do pracy, zobaczę na polu rozsiane, nie wiem, co może być, kukurydzę, to wtedy, nie wiem, Mietek mnie kocha. Tak? Czyli takie czytaj znaki możemy sobie, jeżeli mamy czytać znaki Matki Ziemi, to możemy czytać znaki Matki Ziemi, bo dlaczego nie? W sobotę już taki typowy dzień byka, natomiast pamiętajcie, że sobota jako dzień Saturna jest na umniejszenie, czyli oczyszczanie bardzo dobry, wtedy powinny iść w ruch mietły, szmatki i nie tylko czystowo, ale również magicznie, więc czy z solą egzorcyzmującą, czy z octem, to bardzo ładnie pomaga. To, co wyczyścić, to wyczyścić, to, co przetrzeć, to przetrzeć, więc tak powinno być. A w sobotę mamy pazia miecze. Zamęt, zamieszanie, informacje, wiadomości, telefony, messengery. Wre, nic się nie wydziewa, a jest tak nie, że nerwowo, ale że szybko najczęściej. No i na młodsze osoby przy tej karcie trzeba troszkę uważać. Natomiast mateczka, macierzyństwo, energia kreacji, spełnienie. Otocz się energią wielkiej matki, która stwarza, utula i niesie pocieszenie. Tutaj przy tych młodszych osobach to ja bym powiedziała tak, jak mam dziecko rozłoży się w markiecie i będzie walić nogami i rękoma w podłogę, że nie dostało nowego samochodzika, to po prostu je przytulcie nie tłumacząc i tyle. Uspokoi się i będzie święty spokój. Nie trzeba tak postępować ze wszystkimi, ale skoro mamy młodsze osoby, skoro mamy mateczkę, to warto by było po prostu przytulić. Tutaj nie potrzeba słów. Energia macierzyństwa zdziała swoje. No i niedzielę będzie nam księżyc przechodził z byka do bliźniąt i tutaj mamy dwójeczkę, bliźniakową kartę, dwójeczki, podwójność, czyli związki, relacje, miłości, partnerstwa na różnym poziomie, ale na równym poziomie. Myślę, że wszelkie układy, układziki, rozmowy, spotkania tutaj w niedzielę mogą mieć miejsce. Cudna karta na rozwój emocjonalny, partnerstwach wszelakich, nie tylko partnerstwach partnerskich. A dopowiedzenie, dziewka baba, samoakceptacja, dostęp do zasobów, pełnia kobiecości. Spójrz na siebie z miłością i przyjmij pełnię swojej kobiecości. Ja myślę, że czasem najważniejsze jest to, żeby samemu ze sobą być partnerem, a nie niekoniecznie wymagać od innych wszelkiego rodzaju partnerstwa. Bo jeżeli my sami dla siebie jesteśmy partnerami, lubimy siebie, spojrzymy w to lustro i tak powiemy, nie jest źle, tam no, ładne oczy,
trochę by zgubić z brzucha, ale w miarę pełny usta, jest dobrze, to i wtedy nam energia lepiej się rozkłada i możemy być godnymi partnerami dla godnych osób, bo jeżeli my jesteśmy w kompleksach udręczeni, to wiecznie mamy do kogoś pretensje, wiecznie zazdrościmy, wiecznie komuś coś wmawiamy, że ktoś coś chciał, a to wyłażą nasze kompleksy i nasze niedogodności wewnętrzne, więc warto ukochaj się, jak mówi Kuczaj, ukochać się warto nie tylko fizycznie i być fitlarwą, ale również psychicznie i być normalnie cesarzową w swoim domu. O, why not? No i jeżeli chodzi o magikowanie, to faktycznie ten księżyc do nowiu, on nas jak gdyby oczyszcza z pewnych rzeczy. Pamiętajcie, że fajnie można zrobić, bo nawet miłość, tak? Oczyścić z negatywnych rzeczy. W piątek, w czwartek finanse. Oczyścić z przeszkód i problemów. W środę intelekt, oczyścić umowy, by były dobre i pozytywne. Kwestia stworzenia intencji do księżyca, w którym się znajdujemy. Cel jeden, a intencje można konstruować różnorako, więc to jest fajne. Dobrze, przygotowują się teraz osoby, które miały urodziny od przeszłego poniedziałku, czyli od 16 do 5 września. Czemu od 16, bo nie było kawy z wróżką, nie było przesłań. Piszecie imię, datę urodzenia i że przesłanie chcecie. Ja Wam będę to przesłanie dawała. Dorota spróbuje wyłapać wszystkie osoby, a my zapalamy, świece w intencji cudownego, rewelacyjnego, pozytywnego tygodnia. Jak ja to zawsze mówię, by żywioły nas chroniły, broniły i przez skręte ścieżki życia cudownie i lekko prowadziły. Dzięki poszeptane. To jest właśnie ten nowy lakier, co ja Wam mówiłam. Catrice chyba numer 105 był. On jest naprawdę... Influencer. Pamiętam, influencer. Bo z tymi lakierami to jest tak, że... W ogóle ja mam takie pazury, że ciężko coś dochować, cokolwiek. Trochę wzmacnia lakier, ale kolor jest super. Nie wiem, czy jest styl eko, ale jest ciemny, a nie ciemny. Mi się podoba. Dobrze, mamy pierwszy. Mamy Mariolę i przesłanie dla Marioli. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie przesłanie dla kogoś, to musi być za zgodą, bo tutaj nie będziemy komuś... Tak, i nie wysyłajcie na maila, bo to tylko tu na żywo. No, tylko na żywo, bo na maila mi ktoś wysłał, ale ja z maila nie. Dobrze, czyli Mariola. Jak powinnaś postępować w głowie? Masz głowę przeciążoną wszystkim. Więc bardzo fajnie by było, gdyby Twoja głowa troszeczkę wyluzowała. Bo w momencie, kiedy my mamy taki ścisk na zwojach, to niestety okazuje się, że nie wymyślamy dobrych i pozytywnych rzeczy, tylko tkwimy w starych schematach. Więc wyluzowanie, oddelegowanie kłopotów na moment powoduje przebłysk po prostu możliwości wszelakich. W sercu. Kolejne uwiązanie. Ja nie wiem, co tam się u Ciebie dzieje, ale Ty się tak nie przejmuj. Moja mama zawsze mówiła, nie ma rzeczy, które nie mijają. Dobry przemija, złe przemija, wszystko przemija. Na szczęście możemy tworzyć nowe rzeczy, więc jeżeli wyluzujesz, wyjdziesz z myślokształtów, lepiej Ci się będzie żyło i funkcjonowało. Będziesz miała lepsze pomysły na rozwiązania. A w działaniu masz piękne, wysokie wibracje, z których nie korzystasz, bo głowa i serce na to nie pozwalają. Czyli jak jest kłopocik w tym roku, odsuń się kroczek, tam niech się przymieli, przewiruje, a potem wkrocz i rozpierduchę zrób. O, dokładnie tak. Kogo tam mamy dalej? Póki co nic, dziewczyny dochodzą. Póki co nikogo nie mamy urodzinowo. Także pamiętajcie, od 16 sierpnia do 5 września, jak ktoś ma urodziny, jestem do dyspozycji. Będzie przesłanie dla Was urodzinowe. I słuchajcie, teraz jest tak. Jeżeli chodzi o ogłoszenia, to przede wszystkim z takich bieżących. Wczoraj mieliśmy pełnię, piękną pełnię, cudownie się z Wami czyniło, więc nadszedł czas na ogłoszenie, że można na NUW się zapisywać. Pamiętajcie, że te rytuały nowiu i pełni to jest koszt 22 zł. To są rytuały, na których zarabiam prowadząc je tak po prostu. Wiele rzeczy robię nie zarabiając, więc robię rzeczy też zarabiając.
I nawet jeżeli zapomnicie się zapisać, to jeżeli z nami czynicie, to potem tamte 22 zł wpłacicie, nie ma problemu, ale fajnie jest być wyczytanym, w tym momencie zapalić świecę, więc warto już się na NUF zapisywać. To jest pierwsza rzecz. NUF będzie miał miejsce... Tutaj mam 7 września we wtorek. We wtorek. 7 września we wtorek. No właśnie, ja sobie nawet zapiszę, bo słuchajcie, zawsze te nowie gubię. Tutaj na Margola odpowiada, żeby nam wisienka miała. Faktycznie Kasia miała. Kasia miała. Tak. Wisienkę to ja mogę ogarnąć. Najwyżej se Kasia odsłucha. Albo mnie zamorduje. Nie będę prowadzić dalej wisienek. Trudno. Dobra. Także tak, zapisy na NUF, owszem. A teraz dla Kasi, naszej wisienki, urodzinową. Urodzinową. Stabilizacja w głowie. Żeby się waliło i paliło, idziesz po swoje, trzymasz swojego, nie popuszczasz, nie rozdajesz, nie wyrzucasz. To jest taki trochę na buldożera, ale zawsze warto. Serce pełne miłości i ono będzie ogrzewało wszelkie możliwości, więc tu się nie mam czego przyczepić. Myślę, że i ochronę z góry, i obronę, i wszelkie możliwe rzeczy będą dobre Ciebie dotyczyły. Opieka w każdą stronę i w jedną typu ja się opiekuję i w drugą typu mną się opiekują oraz wszelkie możliwości zdobycia spokoju. A w działaniu rządy intelektu. To, że Ty kochasz, lubisz, analizujesz, znaczy nawet nie, wyrzucasz emocje, to jedno. Natomiast postępowanie ma być w twardej analizie. Coś jest złe, wyrywamy kleszcza. Coś jest dobre, przytulamy do serducha. Rządy rozumu, rządy analizy powinny zaistnieć w życiu Twym własnym. O, proszę bardzo. Dobra. Słuchajcie, ja jeszcze to będę ogłaszała 30 na kawce, ale już napomknę, że we wrześniu zaczynamy czynić. We wrześniu zaczynamy czynić od środy, od 1 września o godzinie 21 nasz rytuał wrześniowy. Pamiętajcie, że wrzesień jest miesiącem, w którym zmieniają się lata numerologiczne, więc tak naprawdę warto by było wejść czystym do nowego roku i taki rytuał oczyszczenia będziemy robić. Zastanawiam się, gdzie go spisałam. Poszukiwania już chyba mam. Wszystko pod ręką, słuchajcie. Rytuały, rytualiki. Rytuał wrześniowy będzie polegał na tym, że będzie codziennie wezwanie do kręgu, otwarcie kręgu, wezwanie Was do kręgu, zapalenie świecy intencyjnej z taką regułką. Świecę zapalam z intencją mojego oczyszczenia, jej płomień mnie transformuje, energię moją zmienia. Niech zdejmie ze mnie brzemię negatywnej energii, odcinam się od, i tutaj będą kolejne rzeczy w kolejne dni, niech dzisiaj to się dopełni. Takie tam napisałam. Potem wylosujemy runę, a kolejno będziemy się odcinać w dni od poniedziałku do piątku, czyli od środy generalnie, bo od pierwszego. Snójki, larwy, myślokształty, sztylety, podczepy energetyczne, zależności karmiczne, ciemne byty, złe oko, magię, złorzeczenia, uroki, klątwy, czyli gradacja względem ważności. Od najłatwiejszego do najtrudniejszego. Także przygotujcie jedną dużą świecę, która się będzie palić, 12 małych, kartkę, na której potem narysujemy mandale i wkleimy do naszych ksiąg cieni mandalowe normalnie z runami. Także będziemy czynić. Jeżeli ktoś nie może być o 21, może odtworzyć do kolejnego rytuału ten rytuał. Tak, czy macie dobę generalnie na to i można w ten sposób działać, bo ja wiem, że ludzie są pracujący na różne zmiany, albo, nie wiem, przyjdą goście i nie ma jak. Chociaż te 10-15 minut. O 21 będę starała się zawsze wchodzić z tym rytuałem. W październiku będziemy robić rytuał wzmacniający, ale to już w październiku. To jest pierwsza rzecz. Rytuał wrześniowy, także gotujcie się. Duża świeca, możecie ją podzielić na 12 kawałków. Ja przeważnie robię ze świecami tak, że palę podczas rytuału, gaszę, palę podczas rytuału, gaszę, bo to jest jakby całościowy rytuał. A potem w ostatnim dniu dopalam ją do końca. Jest mi najłatwiej niż czekać 3 godziny, aż się kawałki wypalą. Deprymujące, więc dla mnie tak to będzie i wrzesień robimy. I to jest ten rytuał, na który się nie zapisujecie, nic nie płacicie, po prostu czynicie ze mną wraz na kanale, więc warto będzie. Pamiętajcie, pełnie i nowie, zapisy, płatność. Rytuał wrześniowy, całość dla Was.
energetyczność jego na tacy podaje. Wspólnie czyni się fajnie, ktoś musi prowadzić, padło na mnie, ale będziemy działać wspólnie. Także tutaj rytuał wrześniowy na pewno. I pamiętajcie również, że w czwartek, 2 września, pierwszy czwartek miesiąca, będzie rytuał zdrowotny, z tym, że ten zdrowotny, ja przypuszczam, że właśnie, bo wiecie, jak się nakładają rytuały na tą 21, to mam dylemata. Ale myślę, że zrobimy tak, że w czwartek zdrowotny, bo to jest tajne przez poufne z linka na szkole, zdrowotny. Natomiast zrobimy go pierwszego, to nam zajmie no 20 minut, no i ten wrześniowy będzie trochę przesunięty, no po prostu na wieczorze z wróżką. Tutaj ktoś pyta, czy może później zacząć. Możecie zaczynać później. Po to wam, fajnie jest robić razem, ale po to jest nam... nasza Kasia. Ale po to jest robione, by po to jest na kanale i zostaje, by każdy w swoim czasie mógł zrobić. Jak się zadeklarujemy, że możemy, no mniej więcej plany na wrzesień znamy, tak? Mniej więcej. Jak się zadeklarujemy, róbmy. Jak wiemy, że nie wiem, wyjeżdżamy, nie możemy, coś tam, przesuńmy, umówmy się z energiami. Myślę, że to nie jest problem. Dobrze, to jest rytuał wrześniowy. No i o tym zdrowotnym pamiętajcie, 2 wrzesień, czyli pierwszy czwartek miesiąca. Link na szkole 10 minut wcześniej. Chyba wyrobię się z wiśniami z runą, pewnie tak. Wiśnie, podpowiedzcie mi, młode wiśnie, na jakiej runie skończyliśmy. Ja myślę, że one wiedzą. One wiedzą, ja nie wiem, bo nie pamiętam. I z linka wchodzicie na tajny przez poufny zdrowotny. Potrzebna jest tylko świeca, to trwa naprawdę krótko. A robimy to co miesiąc i to jest fajne, bo sobie wiecie, cegiełka po cegiełce energię nawarstwiamy. Tu się pozbędziemy bólu paznokcia, tu się pozbędziemy bólu brwi, tu się pozbędziemy bólu ucha, tu się pozbędziemy bólu dupy i nóżki. Działamy. Nóżki, rączki. Dokładnie tak. Dobrze. Kolejna sprawa. Na sklepie jest produkt tygodnia. Produktem tygodnia jest webinar astrologii. Część druga. Słuchajcie, będziemy działać dalej. Koszt jak zwykle webinaru 60 zł. Odbędzie się on 2 października. Tydzień jest na kanale, więc jeżeli ktoś 2 października akurat nie będzie mógł, to na spokojnie sobie odsłucha, zrobi, dowiedzy się, dopiszu do starych notatek. Więc bardzo fajnie, jeżeli to przekontynuujemy i przypuszczam, że to będzie druga część, potem jeszcze będzie trzecia i już mamy jak gdyby astrologię z głowy i myślę, że jak będziemy już tacy mądrzy, to będziemy sobie po trochu trenować, tak po prostu. Takie podstawowe rzeczy, bo tu astrologiem od razu nikt nie zostanie, ale tam spojrzeć w horoskop i ocenić, czy mnie te krączki, nóżki nie urwie, zawsze warto. Więc jeżeli chcecie kontynuować albo macie ochotę na dowiedzenie się o wiedzy, to zapraszam bardzo serdecznie. Na sklepie można kupować. Pamiętajcie, że nawet jak tam coś z kasą nie wypali, bo to tam back to school, wyprawka szkolna, to tylko napiszcie, że wpłacicie tam później, nie później. Ja tutaj dokładnie, ja tu się z Agnieszką i tak rozliczam jak gdyby, a potem mogę pościągać długi. Także nie ma problemu. O, tu Ola. Algis, 22 kwietnia, czyli po Algis. Dobra, ostatnia była Algis. Myślę, że Sewilla. Trzeba sprawdzić na kanale. Sprawdzamy, bo normalnie, skleroza po tej przerwie. Także webinar astrologii, ja będę jeszcze go ogłaszała, wciskała, tak żeby każdy załapał, który był, że dalsza część będzie robiona. Wiertarka. Ale zacnie. Dobrze. Po urlopie zaczynamy już od dzisiaj wysyłać paczki, także w pierwszej kolejności idą paczki zagraniczne i pilne pod tytułem wyjeżdżam 30 i muszę zdążyć odebrać paczkę, także na pierwszy ogień, z Mabonem przede wszystkim, no ale z innymi rzeczami również. To wszystko się, wiecie, już w trakcie pakuje tam, my byłyśmy bardzo mocno przygotowane, tutaj jeszcze jest dopieszczanie, także już paczki pójdą. My jesteśmy jeszcze na urlopie, żeby nie było. Do końca tygodnia. Do końca tygodnia. Ale już lecą paczki. Także tak, zaraz tutaj Justyna córkę zrobimy. Także tak, urlop był cudowny, umęczyłam się po pachy. Teraz odpoczynek pourlopowy, po urlopie do urlopu, ale powiem wam... Widać zdobycz jedną urlopową.
że tak to powiem. Widać zdobycze urlopowe. Dobra. Tak, Justyna. Wiem, ja najpierw za granicę wysyłam właśnie. Justyna. Intelekt powinien przeważać w głowie, czyli zdroworozsądkowe wyrażanie emocji, uczuć, działań, chęci i planów. Z tego względu, że jeżeli ten zdrowy rozsądek tutaj nie będzie funkcjonował, to można po prostu emocjonalnie narobić sobie jakieś szkody. Rządy rozumu w głowie. Mieczowa karta, ale też wysokie kontakty, wysokie znajomości, które mogą być wtedy pomocne. Jeżeli chodzi o serducho, nastawić się na wzrost, awanse, możliwości, polepszenie, bo coś, co trzymamy w sercu, to się będzie realizowało, a tu jest ewidentny awans i wzrost. Tak, własną pracą, nie znikąd, ale jednak. Natomiast jeżeli chodzi o działania, harmonia i spokój. Stare rzeczy, które trzeba dokończyć, podsumować, wysłać w świat. Po to, by otworzyć się na nowe. Dobre, niestraszne karty. Czy pochwalę się zdobyczami? Może się i pochwalę, słuchajcie. Większość zdobyczy mam tutaj, bo na sobie. Ta, na sobie. Ponieważ iż są to... W tamtym roku miałam kupione serce bursztynowe. Jak wiecie, mam 3 dziurki w uchu, więc niekoniecznie muszą to być kropki. Mam kolczyki tutaj super, słoneczkowe i mam wiśniowy, nie inny, bursztyn w uchu. Potem mam pierścionek, przepraszam, wiśniowy pierścionek, a wygląda bardzo ładnie. To mnie, ale taką bransoletkę trikolor z wiśniowym, zielonym i żółtym bursztynem. O, także to są takie zdobycze. Wiecie, że ja od, znaczy ja już w tym roku wiem, że za rok najprawdopodobniej również będę nad morzem, więc już będę sobie składała na następne odczynniki bursztynowe, że tak powiem. A możesz, Dorota, przytargać moją torbę? Koło łóżka stoi. Zieloną? To zieloną. I pokażę wam kolejne. A chwali posty. Nie robię żadnego tam na YouTubie typu co przywiozłam, co kupiłam, więc mogę wam pokazać na kawce. Czemu nie? Także takie, bo w tamtym roku czy 2 lata temu to było kupione. Na targach było to kupione. Jestem fanką. I słuchajcie, nie wiem jak będzie widać, ale był jarmark dominikański. I były ekowyroby, znaczy eko, nie eko, tylko, no bo to nie jest eko, bo to jest skóra, przepraszam wszystkich wegan. Rękodzieło. Rękodzieło, to o to mi szło, więc mam po prostu szoperkę skórzaną z jedną kieszonką tutaj, w której zmieści się 2 telefony i parasolka. A w środku jest pusta, ale chyba ma jedną, nie, 2 kieszenie jeszcze też ze skórki wszyte, ale jest po prostu taka, o, zaraz wam pokażę, bo tu mam jeszcze, pachnie. No bosko pachnie, przepraszam wszystkich wegan, ale nie będę hipokrytką, kocham skórę, skórzane rzeczy, ja zawsze, ja pamiętam jak ja miałam 15 lat, mówiłam, Boże, tak skóry kocham z Zakopca, matka tam przywoziła, nie, można było spać na tych skórach, mówię, ja ale kiedyś pani byłam... mówiła, że żadne zwierzątko nie zginęło, nie, no, tylko to są no to są odpady, te odpady pojedzeniowe, natomiast ja zawsze mówiłam, że byłam kiedyś wikingiem, bo kocham skóry i skórzane rzeczy, taki dziwny kolor z... Ale tak jest, słuchajcie, były rewelacyjne buty. Aha, czarodziejskie. Czarodziejskie buty. Wszystko dominikański, jarmark. Wy wiecie, że ja kocham rękodzieło. Piękne, nie? Są po prostu cudowno rewelacyjne. Oczywiście też skórka. Także wow. Będą rytualne. Buty. Na ziemię kładę od razu, bo nie chcę na biurko tam. Przesądy. Bo ja bym zaraz mam bezdech. Dorota ma bardziej bezdech niż ja. Tutaj to jeszcze za grosiki musiał być piórnik, nie? Musiał być piórnik, bo no rękodzieło, manufaktura. To się w ogóle nazywa Dudo Workshop. Oni w ogóle są z Łodzi, żeby było śmieszniej. Tak. A nie, to nie ci.
Ci od butów są złoci. Ci to nie wiem skąd są, bo nie dopytałam. Także piórnik. Lecz to nie wszystko. Lecz to jeszcze nie jestem rozpakowana, tylko wszystko w jednym miejscu. Słuchajcie. Zgrzeszyłam. Zgrzeszyłam. No ale jest cudna. Tu się zmieści tylko portfel i telefon. No ale to wiecie, nie przeszkadza. Ma jedną kieszonkę, taką bardzo wąską, bym powiedziała, nie wiem na co, chyba na karty, odpukać kredytowo, na karty płatnicze. Ale jest po prostu, słuchajcie, Indiana Jones level hard. Ja mam jedną torbę z Zakopca, w ogóle muszę pojechać do Zakopca po drugą, koloru czarnego, w której ewidentnie chodzę, no, ale non stop od roku czasu, bo ją kupiłam we wrześniu. Non stop w niej chodzę, próbowałam zmienić na cokolwiek innego, nie dało się, bo jest rewelacyjna i myślę, że to będzie taka wymianka. Ta jest mniej pojemna, bo w tej mojej torbie, która w ogóle nie wygląda, jest lekko tylko większa, kamera, duże karty, coś tam, puderniczka, duży portfel, no nie powiem, że było miejsce, ale wszystko się zmieściło, także po prostu rewelacja. No więc takie mam zdobycze. No i kolejną zdobycz macie tutaj na mnie, moro, że tak powiem. A tu rękodzieło. Ja kocham rękodzieło, ponieważ iż rękodzieło jest estetyczne, nie chińszczyzną nie jest, jest ważne, jest dla kogoś emocją, jest wibracją, jest wszystkim. Stąd też żadanice, rewelacja, po prostu wow. No cuda, cuda. Cuda, cuda. A, no tak, no w łaseczku nie ma jarmarku dominikańskiego, z rękodziełem gorzej, ale myślę, że zdobycze cudowne. Ktoś tam jak chciał przysłania, to Izabela, z datę... Proszę, tak, ale datę urodzenia, no. Tak. Bo, znaczy przynajmniej rok, tak no to powiem. Rok, dokładnie. No. Dobra, to Wam zdobycze pokazałam, także a propos, webinar astrologii, a słuchajcie, zbliża nam się Mabon i to ja będę przypominała, żeby każdy się załapał. Słuchajcie, wejdą Mabonowe zaklęcia we wrześniu i będziemy robić tak. Rytuał pudełkowy będzie robiony na dobrobyty i na pracę z boginią Morrigan, na ochronę domu, to pudełkowe. Pudełkowe dostaniecie, więc tak. No i z pudełkowych, a widzicie, jak pięknie się witraż ułożył? Przecudnie po prostu. Także to jest właśnie z pudełkowych, a za rok, w przyszłym roku, będą jeszcze fajniejsze. Znaczy jeszcze fajniejsze. Właśnie nie fajniejsze. Już jest zamówienie złożone na pierwszą część. Myślę, że będziecie piszczeć. Będziecie piszczeć. To takie świadectwo rytuałów, które można mieć przy sobie i być magicznym magiem. I jeszcze też rękodzieło, żeby było śmieszniej. I pani pięknie po ukraińsku zaciągała, prawda? Tak. Więc moja energetyka. Wow. Wow. Data webinaru jest znana, 2 października, sobota. Ogłaszam znacznie wcześniej, żeby się dostosować. Tydzień jest czynny, więc nie ma problemu. Dobra. I no to będzie pudełkowy Mabon. Mabon dla YouTube'a będzie robiony z robieniem Wiśniewska, mabonowych ludków, czyli zbieramy kasztany, żołędzie, pamiętajcie, zbierajcie jarzębinę do udekorowania ołtarza, zbierajcie ziarna, bo będziemy robić wyklejankę magiczną, która też stoi na ołtarzu przez rok czasu na dobrobyt. To są nasze żniwa, nasze zbiory, nasze dożynki, tak? I będziemy również robić słoik dobrobytu z ziaren. Tak jak w tamtym roku robiliśmy z ziaren. 3 grosze, złote, my mamy akurat, czy tam 3 pensy, gdzie nie jesteście. I będziemy robić, także ziarna, słoik potrzebne są. Natomiast z wisienkami, jak w tamtym roku, będę robiła sznurek równowagi, czyli tak naprawdę będziemy tutaj, potrzebne nam będą czarna i biała nić bądź sznurek i będziemy zaplatać sznur równowagi, ale to już jest tajne przez poufne. Będą właśnie takie mabonowe ludki robione, w sensie już zaklęcia są, ja Wam to wszystko będę umieszczała, to tak, no i...
A ja bym chciała jeszcze dodać, że dziewczyny, które kupiły rytuał pudełkowy, muszą do tego dokupić. A, potrzebne nam jest jabłko a propos pudełkowego, dokładnie. Bo jabłka nie ośmielałam się wysyłać ze względu na... Czy w Polsce by to darło, ale zagraniczne to niekoniecznie. Ale jabłko nie jest trudnością do zdobycia. Dokładnie. Także pamiętajcie o dekorowaniu. Ja już myślę, że od września można dekorować właśnie w te wszystkie słoneczniki, dynie, jabłka, dary ziemi. Już mogą być nasze ołtarze dekorowane. No to słuchajcie, tyle chyba miałam ogłoszeń. Czyli tak, zapisy na NUF już od dzisiaj można. Rytuał wrześniowy, przygotowujcie się mentalnie. Jedna duża świeca, 12 małych. Runa, to ja będę losowała coś do pisania. Prosty, ale będzie zawsze z otwarciem, zamknięciem kręgu. Mimo, że 12-dniówka, to będziemy to ogarniać. Tak. 2 października webinar astrologii już jest na sklepie. Można się zapisywać, wywoływać. Przygotowane rytuały Mabon. Po urlopie pokazałam, co kupiłam. Tak. Już dzisiaj stwierdziłam do Doroty, no tośmy się wypłukały z kas. A Dorota mówi, urlop był. Ja mówię, ok, przyjmuję do wiadomości. Także teraz proszę tam o nowie i pełnie. W ogóle z tymi nowiami i pełniami to jest fajna sprawa od przyszłego roku, bo będziemy mieli nowie i pełnie, podczas których zrobimy cykl roczny. Oczywiście nieobowiązkowy, możecie się zapisać na jeden, ale jeżeli ktoś będzie chciał, bo są osoby, które i tak działają z nami zawsze, więc taki cykl roczny zrobimy, że też będzie na każdy nów, na każdą pełnię runa, też powstanie z tego mandala. A oprócz tego będzie ciągłość w postaci jednego wezwania, rytuału właściwego i końcówki identycznej i takiej samej. I zrobimy właśnie taki roczny cykl fajny. No i co? No i będzie to ciągłość. Dobra, jeszcze przesłanie urodzinowe na koniec. Kto chce? To była Izabela i 1982 rok. Dobra, także czyli dorosła, pełnoletnia osoba. Tak, dajemy przesłanie. Ile rutków zebrać? Ja robię po 10 zazwyczaj i wykorzystuję 2. No ja też ostatnio wykorzystam. No. O, ja muszę, gdzie ja mam swoje rutki? Ja też muszę jeden rutek wykorzystać, bo potrzebę mam. Dobra, przesłanie. Wejdź w równowagę w swojej głowie. Zawieraj kompromisy nawet sama ze sobą. Postaraj się nie być osobą, która musi mieć rację. Problem z relacjami ludzkimi nie polega na tym, że ktoś jest zły czy ktoś jest dobry, tylko najczęściej dwie osoby chcą mieć rację. I wtedy mamy kompromisy i równowaga w głowie. Nie chwiej się. W sercu myśl, ale i szalej. Niech to będzie kontrolowane szaleństwo, dlatego że w bardzo piękny sposób możesz otworzyć swoje serce na różnorakie możliwości. Może tu nie ma pokazanego ciepła, miłości jeszcze, ale jest przynajmniej otwarcie na to. A we w działaniu ciężka praca. Tak po prostu, jeżeli masz jakiś temat, buldożerem go. Jeżeli macie to przeciążyć, trudno, potem odpoczniesz. Po prostu wiesz, pług i do przodu, bo przy 10 buław nie zostawiamy czegoś, żeby się samo, tylko po prostu robimy nowe, ważne rzeczy. Pytacie, co z ludkami z zeszłego roku? Otóż ludki z zeszłego roku można powierzyć pod pięknym, cudownym dębem, gdzie je zbieraliśmy, energią Matki Ziemi. Wszystkie materiały, które są roczne, a my mamy w sabatach roczne materiały, no to właśnie do Ziemi. I wtedy jest dobrze. Dobra. Słuchajcie, wszystko by to było. Żegnam się z widzami z YouTube'a, bo muszę Was wyłączyć jakoś. Pa, 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 YouTube.